Na początek najłatwiejsze, a zarazem najtrudniejsze ćwiczenie, czyli deska. Przygotuj stoper. Z poziomu podłogi oprzyj się na przedramionach brzuchem do dołu. Całe ciało wyprostowane. Jeśli jesteś początkujący, pozostań w tej pozycji nie dłużej niż 30 sekund i stopniowo wydłużaj czasy ćwiczenia. Powszechnym błędem w wykonywaniu deski jest zbytnie unoszenie bioder, co powoduje, że mięśnie brzucha nie są odpowiednio zaangażowane, zatem upewnij się, że jesteś całkowicie wyprostowany. Deska chodzona. Przyjmij pozycję jak do pompek z dłońmi ustawionymi na szerokość ramion. Wysuń w bok lewą rękę oraz lewą nogę, zachowując przy tym harmonię ruchów. Po chwili dostaw drugą rękę i nogę. Zrób w ten sposób kilka kroków w lewo oraz w prawo. Ilość powtórzeń powinieneś ustalić sam. Twoim celem ma być jak najdłuższe utrzymywanie napięcia mięśni brzucha. Tak, pies. To pozycja znana z jogi, którą jednak wzbogacimy brzuszkami. Zejdź do klęku podpartego. Przyciśnij jedną rękę do piersi i wyciągnij ją przed siebie, jednocześnie prostując przeciwległą nogę za sobą. Biodra nieruchomo. Miednica podczas całego ćwiczenia nie może rotować. Na koniec opuść kończyny i skieruj je do siebie, tak aby łokieć dotknął kolana pod tułowiem. Zrób tyle powtórzeń, ile zdołasz i wykonaj analogiczne ruchy drugą ręką i nogą. Deska boczna. Przyjmij pozycję wysokiej deski. Oprzyj się na dłoniach, stopy do siebie. Unieś jedną rękę do góry, przesuwając tym samym ciężar ciała na przeciwległą dłoń. Ustaw się bokiem względem podłoża, opierając się wyłącznie na przedramieniu i krawędzi stopy. Pamiętaj, że nie wolno opuszczać bioder. Utrzymuj napięcie, nie pozwalając, by się obniżały. Wróć do pozycji wyjściowej. A następnie wykonaj po kilka powtórzeń na jedną i drugą stronę ciała. Teraz spróbuj zrobić klasyczną deskę. Brzuszki w pozycji ptaka psa oraz deskę chodzoną bez chwili przerwy. Jedno ćwiczenie po drugim. Odpocznij minutę, zanim przejdziesz do kolejnego zestawu ćwiczeń. Pamiętaj, im dłużej mięśnie pozostają napięte, tym rozleglejsze będą powysiłkowe mikrouszkodzenia tkanki, co oznacza regenerację większej masy mięśniowej. Sięganie w pozycji psa z głową w dół to kolejne zapożyczenie z jogi. Zacznij od wysokiej deski, a następnie wysuń biodra do góry. Teraz spróbuj dosięgnąć prawą stopę lewą dłonią i wróć do pozycji psa z głową w dół. Powtórz całą sekwencję drugą dłonią i stopą. Ćwiczenie wykonuj przez minutę, a jeśli masz siłę, nawet dłużej. Unoszenie nóg w leżeniu. Połóż się na plecach, ręce wzdłuż tułowia, dłonie płasko na ziemi, stopy złączone. W tym ćwiczeniu chodzi o właściwe tempo wykonywania. Unieś obie nogi jak najwolniej. W szczytowej pozycji stopy powinny być skierowane prosto w stronę sufitu. Opuść nogi równie powoli. Ćwiczenie daje jeszcze lepsze efekty, jeśli po obniżeniu nie dotykasz stopami podłogi. Spróbuj zatrzymać się kilka centymetrów nad ziemią i ponownie unieś nogi. Plank z pajacykami to doskonałe ćwiczenie cardio, które skupia się na wzmocnieniu mięśni brzucha. Przyjmij pozycję wysokiej deski ze złączonymi stopami. Energicznym skokiem wyrzuć je na boki, nieco szerzej niż na szerokość ramion, a następnie kolejnym takim ruchem ponownie je złącz. Powtarzaj przez 30 sekund. Jeśli dobrze sobie radzisz, na kolejnych treningach stopniowo wydłużaj ćwiczenie o 30 sekund, nawet do 2 minut. Brzuszki w pozycji psa z głową w dół. Zacznij od prezentowanej już asany z jogi. Unieś prawą nogę i wyprostuj ją tak, aby tworzyła kąt prosty z lewą. Następnie opuść kończynę, dotykając prawym kolanem lewego łokcia. Wróć do pozycji wyjściowej. Powtórz te same kroki, ale tym razem dotknij lewym kolanem prawego łokcia. Wykonaj tyle powtórzeń, ile jesteś w stanie i następnie zmień nogę. Podczas ćwiczenia niezwykle ważna jest kontrola ruchów tułowia. Przez cały czas trzymaj biodra nieruchomo. Rolowanie. Połóż się na plecach, ręce wyprostowane za głową, dłonie otwarte ku górze. Unieś oba ramiona, a następnie górną część ciała. W środkowej pozycji powinieneś siedzieć z rękoma wyprostowanymi przed siebie. Teraz powoli dotknij palców u nóg, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 20 powtórzeń i staraj się dodawać 5 kolejnych na każdym treningu. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha, ale także wspaniale rozciąga plecy i nogi. Dla optymalnego rezultatu trzymaj nogi płasko, przyciśnięte do podłogi. Brzuszki rowerowe. Leżąc na plecach, unieś nogi pod kątem prostym, tak aby uda były ustawione prostopadle do podłogi.
Spleć ręce za głową, rozchyl i lekko unieś łokcie. Dźwigając tułów z podłogi, dotykaj na zmianę lewym i prawym łokciem przeciwległych kolan. Ćwiczenie wykonuj w miarę powoli, aby odpowiednio zaangażować mięśnie głębokie. Sięganie palców w pozycji kraba. Usiądź, opierając stopy i dłonie płasko na podłodze. Ramiona nieco z tyłu. Teraz lekko unieś tułów, wyprostuj prawą nogę i spróbuj dotknąć palców tej kończyny przeciwległą dłonią. Zrób tyle powtórzeń, ile potrafisz, zmieniając stronę. Ćwiczenie to skutecznie wzmacnia mięśnie pośladkowe oraz tułowia. Nożyce pionowe. Połóż się na plecach z rękoma skierowanymi ku górze, nogi wyprostowane kilka centymetrów nad podłogą. Unieś jedną nogę w kierunku ramion najdalej jak potrafisz, pamiętając, by nie zginać żadnej z nóg. Wróć do pozycji wyjściowej i powtórz sekwencję, angażując drugą nogę. Najlepiej ustawić sobie stoper na minutę, po czym natychmiast przejść do kolejnego ćwiczenia. I jeszcze więcej jogi, a konkretniej pozycja wojownika trzeciego. Stań prosto, dłonie złączone przy klatce piersiowej. Unieś prawą stopę do przeciwległego kolana. Zacznij przechylać się do przodu, jednocześnie prostując za sobą prawą nogę. Docelowo ciało powinno przyjąć kształt litery T. Wytrzymaj tak kilka sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Ruchy wykonuj powoli, koncentrując się na utrzymywaniu równowagi. Zrób po kilka powtórzeń na jedną i drugą nogę. Pozycja okrętu. Usiądź na podłodze, opierając się na dłoniach. Unieś nogi, aż łydki znajdą się w ułożeniu równoległym do podłoża. Jednocześnie wyciągnij ręce przed siebie. Plecy lekko zgarbione, tak aby uda i brzuch tworzyły względem siebie kąt prosty. Pozostań w tej pozycji najdłużej jak potrafisz. Zacznij od 30 sekund i stopniowo wydłużaj czas wykonywania ćwiczenia. Możesz dodatkowo utrudnić sobie zadanie, prostując nogi. Najważniejsze to utrzymać równowagę. Setka to jeden z fundamentalnych elementów treningu Pilates. Połóż się na plecach i unieś nogi, aby znajdowały się pod kątem 45 stopni w stosunku do podłogi. Dźwignij do góry głowę, a ręce wyciągnij wzdłuż tułowia, dłonie skierowane w dół. Rytmicznie unoś i opuszczaj ramiona. W setce kluczowe jest oddychanie. Wdech do 5 i wydech do 5 pulsacji. Pełna setka to zatem 10 cykli oddechowych. Kontroluj ten proces, gdyż zbyt nagły dopływ tlenu do mózgu w tej pozycji może spowodować zawroty głowy. Nieśmiertelny klasyk, czyli brzuszki. Warto wykonywać je z hantelkami. Zamiast ciężarków możesz wykorzystać butelki wody. Połóż się na plecach, nogi ugięte, stopy płasko na podłodze. Połóż jedną sztangielkę na stopach, aby je obciążyć, a drugą chwyć w obie dłonie i trzymaj w pobliżu szyi. Wykonaj po 20 brzuszków na każdym kolejnym treningu, dodając po 5 powtórzeń. Zostaw ciężarki na stopach, nogi wciąż zgięte. Tym razem jednak załóż ręce za głowę. To ćwiczenie składa się z dwóch etapów. Najpierw unieś ramiona oraz górną część tułowia, aby zaczęły pracować górne partie mięśni brzucha. Opuść się, a następnie unieś cały tułów do pozycji wyprostowanej. Tak wygląda pojedyncza sekwencja. Wykonaj tyle powtórzeń, ile zdołasz. Zamienne angażowanie górnych i dolnych partii mięśni brzucha sprawia, że pozostają one dłużej napięte. Zaczną boleć już po jednej takiej sesji. Pozostań na plecach, nogi wciąż ugięte, stopy płasko na podłodze, dłonie zaprzyj na biodrach. Unieś cały tułów, aby plecy znajdowały się pod kątem 45 stopni w stosunku do podłogi. Teraz wykonaj skręt tułowia w lewo, wyciągając w tym samym kierunku prawą rękę. Wróć do pozycji podstawowej i zrób skręt w drugą stronę, wyciągając tym razem lewą rękę. Ćwiczenie można wykonywać szybko albo powoli. Najważniejsze, by nie opuszczać tułowia. Wybierz 6 ćwiczeń z powyższej listy i połącz je w 3 pary. Po każdej z takich kombinacji zrób sobie minutę odpoczynku, po czym przejdź do kolejnego zestawu. Jeżeli po wszystkim masz jeszcze siłę, spróbuj zrobić następną rundę. Trening należy wykonywać 3-4 razy w tygodniu, różnicując zestawy ćwiczeń.